Cześć. Witajcie serdecznie po przerwie. Dużo się działo, gdy mnie tutaj nie było, a to co najważniejsze, co się wydarzyło, to że mój nowy podręcznik pod tytułem Uzupełnij luki, liczba mnoga i formy męsko i niemęskoosobowe w języku polskim, mój nowy podręcznik się już drukuje. I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jeżeli nic niespodziewanego się nie wydarzy, to w połowie września już powinien być w księgarni Poltax. O wszystkim będę Was informować na bieżąco. Także to jest próbny wydruk okładki, a tutaj mam próbny wydruk książki. Może Was to zdziwić, że okładka i wnętrze książki są osobno. Jest to tak zwany wydruk plano. Nie jest to gotowa książka, to jest osobno okładka i osobno wnętrze. Taki wydruk pozwala ocenić, czy wszystko jest w porządku. Teraz chciałabym Wam powiedzieć trochę więcej o okładce i jednocześnie o tym, co znajdziecie w książce. Na stronie księgarni Poltax podręcznik Uzupełnij luki jest już w dziale zapowiedzi, więc wejdźcie, pobierzcie przykładowe strony, spis treści, zapoznajcie się z podręcznikiem i sprawdźcie, czy jest to coś dla Was. Dla kogo napisałam ten podręcznik? Wyobrażam sobie takiego odbiorcę, czytelnika tego podręcznika, jako osobę na poziomie około B1. Być może jest to osoba, która już nawet zdała egzamin certyfikatowy na poziomie B1, albo może będzie zdawać niedługo. Jest to osoba, która myśli w dłuższej perspektywie o osiągnięciu poziomu B2. Stąd też właśnie takie oznaczenie poziomu, poziom B1, B2. A drugi powód, dla którego właśnie tak oznaczyłam ten poziom B1, B2, jest taki, że taki idealny odbiorca mojego podręcznika, ale nie tylko, to osoba, której językiem pierwszym jest język słowiański. I wielu moich uczniów, których język pierwszy, język ojczysty, to jeden z języków słowiańskich, zmaga się z takim problemem, że rozumiecie słownictwo z wyższego poziomu, natomiast macie luki, które musicie uzupełnić, uzupełnij luki, z niższego poziomu. I właśnie w tym podręczniku będziecie uzupełniać gramatyczne luki związane z męsko i z niemęsko osobowością, czyli z tą fundamentalną kategorią, która buduje system gramatyczny języka polskiego. Więc będziecie uzupełniać luki gramatyczne, ale jednocześnie będziecie to robić na trochę trudniejszym słownictwie, które może nawet sięgać poziomu B2. Więc z jednej strony będziecie uzupełniać luki gramatyczne związane z męsko, z niemęsko osobowością. Z drugiej strony będziecie uzupełniać luki leksykalne, bo tego słownictwa niebiernego, ale właśnie aktywnego bardzo często Wam na tym poziomie brakuje. A trzeci powód, dla którego będziecie uzupełniać luki, to charakter ćwiczeń. I charakter ćwiczeń już zdradza tytuł. Będziecie uzupełniać luki, czyli wpisywać brakujące litery właśnie w luki. To tak pokrótce. Co jeszcze mogłabym tutaj opisać z takich znaczących elementów z okładki? Tytuł, poziom i może Was zdziwi albo zaciekawi. Zdziwią i zaciekawią te osoby, postaci, które tutaj znajdziecie, zobaczycie na okładce. Są to ludzie i zwierzęta. Bo właśnie to słownictwo, czyli nazwy osób, zarówno w formach męskich i żeńskich, oraz nazwy zwierząt, to jest to słownictwo, które przede wszystkim będziecie rozwijać z tym podręcznikiem. Ale nie tylko, ale właśnie te nazwy osób w formach żeńskich i męskich i trochę też nazwy zwierząt będą w tych lukach, które będziecie uzupełniać. Tutaj z drugiej strony jest jeszcze dokładniejszy opis, to też znajdziecie na stronie księgarni Poltax w zapowiedzi, więc zachęcam Was, żebyście weszli sobie tam, pobierzcie przykładowe strony, pobierzcie wprowadzenie, spis treści, przykładowe ćwiczenia, trochę przykładowej teorii i zobaczcie, czy ten podręcznik jest dla Was. Włożyłam w niego bardzo dużo energii i też serca i to przeczytacie we wstępie. Męsko-niemęsko osobowość w tej chwili to jest mój taki ulubiony temat i mam nadzieję, że dzięki temu podręcznikowi to będzie również Wasz ulubiony temat. A jeśli jesteście nauczycielami, to mam nadzieję, że odnajdziecie w tym podręczniku, znajdziecie w tym podręczniku dużo inspiracji i że Wasza nauka języka polskiego albo Wasze lekcje będą
skuteczniejsze i będą owocne. Do zobaczenia w kolejnych filmikach, w których będę jeszcze więcej mówić o książce, ale też będę mówić o wybranych aspektach męsko- i niemęsko osobowości. Także spodziewajcie się więcej filmików właśnie na ten temat. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.